Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Część osób związanych z tradycją katolicką podchodzi nieufnie do siostry Faustyny i objawień Bożego miłosierdzia. Czy są jakieś podstawy? Czy podstawy są wystarczające? Czy siostra Faustyna została zwiedziona przez złego ducha? Dzisiaj o tym opowiem. Zapraszam. Materiał ten zapowiedziałem już ponad rok temu. W końcu udało mi się i dotrzeć do materiałów i się z nimi zapoznać. Dzisiaj przedstawiam wyniki tejże pracy. Będę tutaj cytował tekst księdza Edmundasa Naujokaitisa. To jest nasz ksiądz z Bractwa Świętego Piusa X, którego przełożony naszego dystryktu poprosił o to, żeby zbadał tą. Sprawę. Dla niektórych może być dziwne, dlaczego ktoś ma w ogóle tą sprawę badać. Przecież wszystko jest zaakceptowane. Zaraz dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, skąd są kontrowersje, zaraz to się powinno wyjaśnić. Ten tekst, który będę cytował, będzie również w PDF-ie dostępny w linku w opisie tego filmu w języku angielskim. Ja będę tłumaczył na żywo, także to też może być. Jak, za, jak zwykle z tłumaczeniami na żywo. A więc ksiądz Edmunda pisze, że temat ten jest w jakiś sposób kontrowersy, kontrowersyjny w różnych tradycyjnych grupach ze względu na potępienie przez stolicę apostolską, potępienie właśnie pism siostry Faustyny, i później. Ze względu na rozpropagowanie tego nabożeństwa, nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, już w czasach posoborowych. Także to, to, to nabożeństwo i dzienniczek siostry Faustyny kojarzą się, można powiedzieć, właśnie z tą posoborową atmosferą I wydaje się, że w jakiś sposób się wpisują, powiedzmy, w nową teologię, w której na piekło nie ma miejsca. Za to bardzo dużo się mówi o Bożym miłosierdziu, więc jest tutaj jakiś, powiedzmy, temat wspólny. Jednak z drugiej strony, ksiądz Mundas pisze: wielu spośród wiernych i ceni sobie dzienniczek, i wielu wiernych ma w swoich domach obraz Pana Jezusa miłosiernego. Również w naszych kaplicach, gdzie niegdzie, taki obraz da się znaleźć. Ja tutaj parafrazuję słowa księdza Edmundasa. Można powiedzieć, to znaczy, to co przed chwilą powiedziałem, to była taka parafraza. Teraz streszczę krótko treść tego pisma, tej pracy księdza Nauiokaitisa. Ksiądz Edmundas, myślę, że może powstać jakieś pytanie ze względu na, na obco brzmiące imię i nazwisko. Ksiądz Edmundas pochodzi z. Litwy, jest Litwinem, stąd też obco brzmiące imię i nazwisko. Pierwszy rozdział, pierwsza część tej pracy, osoba Siostry Faustyny. Najpierw mamy krótko streszczone jej życie, co myślę, że nie jest dla nas aż tak bardzo istotne. Następnie drugi punkt to jest, jest zatytułowany Dziennik i listy. Oczywiście głównym źródłem informacji o objawieniach udzielonych siostrze Faustynie jest dzienniczek zapisany na polecenie Ojca Sopoćko pomiędzy rokiem 1934 a 1938. W roku 1950 Ksaweria Olszamowska stworzyła kopię tegoż dzienniczka i ta kopia. Posiada wiele błędów, wiele zmian. Nikt nie weryfikował później tej kopii, to znaczy od razu po jej powstaniu, później powstaniu, później tą właśnie kopię przetłumaczono na język włoski i w roku 1957 dostarczono do Rzymu, i ona posłużyła też jako materiał do tej noty potępiającej z roku 1958. 9. Oczywiście tą sprawą jeszcze będziemy się zajmowali. Nowa krytyczna kopia dziennikczka została stworzona w 1967 i opublikowana w 1981. Ta publikacja jest do dzisiaj używana, to znaczy do dzisiaj jest publikowana na nowo, bez jakichś istotnych zmian i ona też jest tłumaczona na wszystkie. Języki. Wszystko na chwilę obecną wskazuje, że to co jest teraz publikowane jest zgodne z autentycznym tekstem bez jakichś poważnych Zmian. Z drugiej strony można zauważyć, że nie istnieją faksy mile samego rękopisu. Dostęp więc do rękopisu jest tylko przez sam oryginał. Nie istnieje dokładna kopia, powiedzmy mechaniczna czy fotograficzna kopia samego rękopisu. Natomiast ci, którzy widzieli rękopis, twierdzą, że został zapisany bez jakiejkolwiek korekty, bez jakiegokolwiek skreślania, bez jakichkolwiek poprawek. I to jest dziwne ze względu na to, że siostra miała tylko 3 lata szkolnej edukacji. Czy jest możliwe, że siostra z takim wykształceniem zapisała tak długi tekst, jednak zupełnie bez poprawy, bez... Korekty. Jak już było wspomniane, siostra zapisała dzienniczek na polecenie swojego ojca duchownego, ojca Sopoćko. Tenże ojciec potwierdził bardzo wysoką jakość, teologiczną jakość tego dzienniczka. W samym dzienniczku nie znajdziemy prawie w ogóle cytatów zewnętrznych. Źródłem są objawienia własne, które siostra Faustyna przekazuje. Ksiądz Naomiokaitis pokazuje, pochyla się przez chwilę nad różnymi cnotami: cnota wiary, cnota roztropności, cnota sprawiedliwości, cnota wstrzemięźliwości i być może. Najciekawsza pod tym względem cnota pokory, zagadnienie cnoty pokory. Wydaje się, ono, pisze ksiądz Edmund, jest bardziej problematyczne. Jednym z głównych punktów krytyki wobec dzienniczka są te miejsca, gdzie siostra Faustyna opisuje swoje intymne, mistyczne relacje z naszym Panem Jezusem Chrystusem, jej szczególny uprzywilejowany status jako apostołka bożego miłosierdzia, jej świadomość, jej Świętości I głęboka ufność co do jej przyszłego zbawienia. Wiele z takich miejsc jest cytowanych, wyrwanych z kontekstu, bez um, wspomnienia o tym, że siostra równie często wspomina o swojej słabości, swojej niegodności, o swoich grzechach i wątpliwościach. Wiele z tych miejsc, w których ona mówi o swoim, swoim wyjątkowym powołaniu, mają analogiczne, podobne odniesienia, miejsca w tekstach innych świętych, świętych mistyków i mogą być wyjaśnione specyficznym sposobem doświadczania tychże mistycznych zjawisk. Święta Teresa od dzieciątka Jezus wielokrotnie wspomina świadomość swojej wysokiej, zaawansowanej cnoty oraz uprzywilejowanego statusu w oczach boskiego oblubieńca jest pewna, siostra Teresa od Dzieciątka Jezus, jest pewna swojego zbawienia i swojej przyszłości w niebie. Tutaj nawias ode mnie. Pamiętamy o, siostr, o świętej Teresie od Dzieciątka Jezus, która mówi o tym, że ona będzie rzucała ten deszcz, deszcz róż z nieba, czyli niejako obiecuje tutaj na ziemi właśnie, że, że będzie z nieba się o nas troszczyła. Kontynuując tekst księdza Edmundasa, Obie, zarówno święta Teresa, jak i siostra Faustyna, piszą, że pokora oznacza prawdę, a więc pokora to zrozumienie swojego prawdziwego stanu duszy i jej relacji z Panem Bogiem. Oczywiście, że święci deklarują, że są niegodnymi grzesznikami, ale również nie mają prawa, żeby zanegować te wyjątkowe dary, które otrzymały od. Pana Jezusa. Siostra Faustyna mówi wielokrotnie, że wszystko w jej życiu jest czystą łaską, że sama sobie nic nie zawdzięcza. Wielokrotnie mówi o swoich błędach i grzechach, o swoich aktach pokuty. Wiele słów pisze o swoich powiedzmy nawróceniach, o poprawie tego powiedzmy swojego życia. Od, o słowach upomnienia, które usłyszała od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc wydaje się, że nie ma powodu, żeby przypuszczać, że brakowało jej cnoty pokory. Punkt czwarty w tym dokumencie to życie mistyczne. Ksiądz Edmundas zauważa, że bez problemu możemy znaleźć dowody na głębokie nabożeństwo siostry Faustyny, do Trójcy Przenajświętszej, do Pana Jezusa, dzieciątka Jezus męki Pańskiej, do Jego Najświętszego Serca, Najświętszego Sakramentu, do Najświętszej Maryi Panny, do Aniołów i Świętych. Natomiast pewne zarzuty wobec jej duchowości, które są ustawiane, to na przykład sentymentalny, emocjonalny język w wielu miejscach w dzienniczku. Z drugiej strony, ten problem możemy napotkać w każdym opisie mistycznych doświadczeń. Zawsze jest to rodzaj właśnie miłości, mistyczna miłość, i zawsze ona używa takich emocjonalnych, czasami nawet dość zmysłowych słów, zmysłowego języka. Można by się nawet kłócić, jeśli chodzi o taki poziom słodkości tych opisów że dzienniczek siostry Faustyny wcale nie jest bardziej tak w cudzysłowie słodki od tekstów świętej Teresy od dzieciątka Jezusa. A na pewno jest to porównywalne. Kolejny zarzut to brak specjalnego nabożeństwa do Ducha Świętego. Tutaj ksiądz Edmundas w ogóle się do tego nie odnosi. Kolejny zarzut Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia jest tradycyjnie połączone, czy jest połączone z tradycyjnym kultem, z nabożeństwem do Boskiego Serca. W dzienniczku jest to widoczne i w, w duchowości Siostry Faustyny jak najbardziej, ale już dużo mniej to połączenie jest widoczne w tych nowszych, kolejnych dziełach, które miały propagować Boże Miłosierdzie. W ten sposób powstała ta idea czy obawa, że będzie to w jakiś sposób konkurencja wobec nabożeństwa do boskiego serca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Są pewne poważne, kontrowersyjne miejsca, poważniej kontrowersyjne miejsca w dzienniczku, jeśli chodzi o najświętszy sakrament. Szczególnie w tym momencie, w którym Siostra Faustyna mówi o komunii, którą wzięła do ręki. Oczywiście Siostra Faustyna nie żyła w czasach, w których udzielano komunii świętej na rękę. Ksiądz Edmundes zauważa, że być może chodzi tutaj. O swego rodzaju wizję, a więc nie o realne fizyczne zdarzenie, które miało. Miejsce wydaje mi się, że, że ten opis jest, jest niejasny, to znaczy, czy chodzi o sytuację, w której, w której hostia jakoś wypadła przy udzielaniu komunii i, i siostra wyciągnęła rękę i, i, e, i tą hostię złapała, czy faktycznie chodzi po prostu o wizję, że, że Pan Jezus jej się w ten sposób pokazał jako hostia, która jest na jej dłoni. Nie jest to oczywiste, ale w sposób oczywisty wzbudza to pewne kontrowersje. Czy w jakiś sposób miałaby to być taka zapowiedź tego, tego sposobu przyjmowania Komunii Świętej? Jeśli tak, to, to, czy należy to traktować jako rodzaj akceptacji tego sposobu przyjmowania Komunii Świętej? No, niekoniecznie, w sensie jeśli pan Jezus w ten sposób ukazał się siostrze Faustynie w czasach, w których to jeszcze nie było w żadnym wypadku praktykowane, niekoniecznie oznacza to, że jest to właściwy sposób przyjmowania Komunii Świętej, ale jednak wzbudza to pewne kontrowersje brak specjalnego osobnego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny jako Matki Miłosierdzia, która była patronką jej zgromadzenia. Nigdzie nie pojawia się odniesienie do jakiegoś połączenia tego, tego nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia z matką Miłosierdzia, a ten obraz, obraz najważniejszy matki Miłosierdzia, był tuż, tuż pod nosem, można powiedzieć. Sam dzienniczek mógłby zostać zaklasyfikowany, pisze ksiądz Edmundas, jako opis przechodzenia przez ciemną noc, którą opisuje duchowość karmelitańska. Ojciec Sopoćko uważa, że. Siostra, ze względu na jej dość słabe wykształcenie, nie mogła powiedzmy, w sposób naturalny, tak dobrze, tak precyzyjnie opisać tych skomplikowanych procesów duchowych. Tutaj parafrazuję, nie, nie tłumaczę. Wielokrotnie w swoim dzienniczku siostra opisuje różne wyjątkowe, mistyczne doświadczenia. Niektóre z nich są dosyć. Kontrowersyjne. Na przykład siostra opowiada, że pisze, że była pobita przez złego ducha, że przyjęła komunię świętą z rąk anioła. Niektóre skomplikowane wizje, które być może są bardziej wytworem, były bardziej wytworem żywej wyobraźni. To też na to warto zwrócić uwagę że również gdy Pan Bóg obdarza prawdziwymi wizjami, to mogą być razem z nimi, mieszać się razem z nimi. Właśnie wyobrażenia nie dane od Pana Boga, a nawet fałszywe objawienia. Zwykle tak jest, o tym pisze chyba święty Ignacy, że gdy Pan Bóg jakąś duszę obraża faktycznie wizjami, to zły duch próbuje je zepsuć, zdeprawować, dając swoje własne i próbuje w ten sposób taką duszę doprowadzić do jakiegoś pogubienia się, i to też oczywiście tutaj jest w tym przypadku niewykluczone sama siostra wielokrotnie mówi o swoich wątpliwościach co do autentyczności jej objawień, co wskazuje raczej na dobrego ducha niż złego. To znaczy, gdy sam wizjoner jest święcie przekonany, że właśnie to jest prawda i od Pana Boga, to raczej jest niebezpieczne. Raczej to może wskazywać na to, że ulega, uległ jakiejś pysze i mamieniu diabelskiemu i ten diabeł, gdy doprowadzi taką duszę do takiego podejścia, no to ma już na, na, na sznurku, no bo może Zaprowadzić gdziekolwiek. Już te żadne prawdy, wiary nie obowiązują, tylko to, co ta dusza słyszy. Natomiast dlatego święci wskazują, że zawsze trzeba wobec takich objawień mieć dystans i zawsze poddawać je w wątpliwość, bo zawsze mogą się umieszać nawet z prawdziwymi te fałszywe, i trzeba zawsze to poddawać pod osąd kościoła. I tutaj bez wątpienia Siostra Faustyna tak też robiła. Piąty punkt to jest proces beatyfikacji i kanonizacji. W 1965 ruszył diecezjalny proces beatyfikacji siostry Faustyny. W 1978 została wydana nota przeciwko siostrze Faustynie. W 1993 została beatyfikowana i w 2000 kanonizowana. Znamy... Generalną problematykę beatyfikacji i kanonizacji w postsoborowym kościele. Nie miałem dostępu do dokumentów kanonizacyjnych. Wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że uzdrowienie Maurem Diga z 1981 wydaje się być autentyczne. Natomiast. Bez dostępu do dokumentacji. To był ten dokument, który został użyty do beatyfikacji. Odwrotnie, czy przeciwnie, jeśli chodzi o uzdrowienie ojca Ronalda Pytera z 1995. To jest ten cud, który został użyty do kanonizacji. Ten cud wydaje się już na pierwszy rzut oka dosyć wątpliwy. Wydał, wydarzył się w trakcie charyzmatycznego zaśnięcia w duchu, bez nawet konkretnego odniesienia do siostry. Faustyny. Ten właśnie cud został zaakceptowany przez teologiczną Komisję już w dwa tygodnie po tym, jak dostali decyzję Komisji Medycznej. To jest bardzo szybko. W roku 2011 niektórzy kardynałowie i teolodzy prosili Benedykta XVI, żeby ogłosił św. siostrę Faustynę doktorem kościoła. No więc widzimy, że są tutaj pewne wątpliwości. Druga część to jest osoba Ojca Sopoćko. Myślę, że ta część nie powinna nas szczególnie w tym materiale zajmować. Dla osoby, która chce głębiej w ten temat zajrzeć, jest link i można sobie to przeczytać. Trzeci punkt to jest osoba Ojca Androsza, który. Był kolejną istotną postacią, jeśli chodzi o propagowanie Bożego Miłosierdzia, nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. I z tego co się orientuje, osobą bardziej kontrowersyjną niż Ojciec Sopoćko. Czwarty punkt to jest Teologia Bożego Miłosierdzia, i tutaj znowu trochę dokładniej sobie na ten punkt spojrzymy. W drugiej połowie XX wieku wielu teologów widziało pewien dysonans pomiędzy kluczowym, kluczową rolą Bożego Miłosierdzia w Starym i Nowym Testamencie, jak również, czy pomiędzy tą kluczową rolą, a pewnym brakiem tego pojęcia, czy... Zbyt małą rolą tego pojęcia, tego, tego nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia w systematycznej teologii. Objawienia siostry Faustyny i późniejsze prace ojca Sopoćko rozpoczęły pewną pracę na tym polu, również na, na polu teologicznym, i faktycznie ta, ta, ten aspekt teologiczny. Trafił na taki bardzo podatny grunt. Także to nabożeństwo do, do Bożego Miłosierdzia bardzo szybko się przyjęło w katolickim świecie. Oczywiście, idea Bożego Miłosierdzia jest obecna w Bożym objawieniu i w tradycyjnej teologii. Święty Tomasz Zakwinu w sumie teologicznej a mówi że miłosierdzie jest jedną z tych najdoskonalszych właściwości Pana Boga w odniesieniu do jego stworzeń. Tutaj chyba przetłumaczyłem niedokładnie, nie that mercy is the greatest, a więc najdoskonalszą właściwością Pana Boga w odniesieniu do Jego stworzeń, czyli w tym konkretnym aspekcie. Zuchwałość humanistycznego optymizmu, pisze ksiądz Edmundas i zniechęcenie, desperacja współczesnego nihilizmu, to są najważniejsze problemy, błędy naszych czasów. I właściwą odpowiedzią na oba jest prawdziwe Boże miłosierdzie i cnota nadziei. Odrzucenie miłosierdzia jest jednym z centralnych punktów w Poglądach niczego, które do dzisiaj są jednymi z bardziej wpływowych, jeśli chodzi o współczesną filozofię. Niezrozumienie Bożego miłosierdzia, natomiast i nadziei, jest jednym z najbardziej destrukcyjnych trendów we współczesnej duchowości, czyli zapomnienie o grzechu, negacja, piekła, idea powszechnego, zbawienia. Czy odpowiedział jest odrzucenie idei Bożego Miłosierdzia? No, oczywiście nie. Jest to prawda objawiona, jest to coś, co przebija, można powiedzieć, przez, przez każdą kartę Pisma Świętego, więc odpowiedzią jest oczywiście właściwe zrozumienie Bożego Miłosierdzia, więc nie takie, które neguje grzech i neguje możliwość wiecznego potępienia, tylko to miłosierdzie, które naprawdę lituje się nad grzesznikiem i daje mu szansę do nawrócenia. Obok ojca Sopoćko na polu teologicznym ojciec Woroniecki głęboko zajmuje się kwestią Bożego miłosierdzia. W 1943 publikuje studium teologiczne tajemnica Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Edmundas następnie zadaje ważne pytanie, czy można postrzegać to nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, propagowane przez siostrę Faustynę jako taką forpocztę tego Modernistycznego, w cudzysłowie, miłosierdzia, czyli zapomnienia o grzechu, negacji piekła itd., itd. Według księdza Edmundasa nie ma powodów, żeby przyjmować, że jest tutaj pewna. Zależność. Jak już wspomniałem, pisze ksiądz Edmundas, cała idea Bożego miłosierdzia w tekstach dzienniczka jest tradycyjna i zbalansowana. To samo dotyczy później rozwoju teologicznego dotyczącego Bożego miłosierdzia w pismach ojca Sopoćko czy ojca Woronieckiego i innych tych wczesnych autorów. To prawda, że papież Jan Paweł II jest głównym aktorem, jeśli chodzi o Przywrócenie ważności siostrze Faustynie i jej objawień, że jest głównym promotorem jej beatyfikacji i kanonizacji. Ten sam papież w 1980 napisał słynną encyklikę Dives in Misericordia, który jest fundamentalnym dokumentem, jeśli chodzi o fałszywą teologię Bożego. Miłosierdzia. Jednak, czy jest faktycznie przyczynowo-skutkowe połączenie pomiędzy siostrą Faustyną a tą nową teologią? Nie jest to połączenie widoczne, nie da się go dowieść, pisze ksiądz Edmundes. Nawet krótkie. Spojrzenie na encyklikę wskazuje na to, że nie ma ten tekst nic wspólnego z tą ideą Bożego Miłosierdzia, która jest w dzienniczku siostry Faustyny. Warto zwrócić na to uwagę, że wielu arcymodernistycznych autorów, którzy propagują nowe Boże Miłosierdzie, byli w ścisłym, ścisłej wrogości, można tak powiedzieć, wobec siostry Faustyny, jak na przykład Walter Kasper, który napisał w roku 2012, czy wydał w roku 2012 dzieło o tytule Ban czyli właśnie Miłosierdzie. A więc podsumowując tą myśl, jeśli chodzi o teologię Bożego miłosierdzia, według księdza Edmundasa w samym dzienniczku ta teologia Bożego Miłosierdzia jest teologią bardzo tradycyjną, nie posiadającą tych elementów tego fałszywego miłosierdzia, czyli negacji grzechu, albo bagatelizacji grzechu, negacji możliwości wiecznego potępienia, ta teologia jest faktycznie bardzo tradycyjna. Późniejsi powiedzmy. Teologowie tej nowej teologii miłosierdzia nawet się nie powołują na dzienniczek siostry Faustyny, publikując powiedzmy swoje istotne dzieła. Nawet w przypadku właśnie Divis in Misericordia Jana Pawła II nie ma tam odniesień do dzienniczka. Piąty punkt, dzieło Bożego Miłosierdzia, czyli to, co się dzieje wokół rozprzestrzeniania tych objawień siostry Faustyny i całego nabożeństwa do Bożego. Miłosierdzia. Tutaj kwestia obrazu, wizerunku Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Edmundas przedstawia różne wersje tego obrazu i kontrowersje wokół tych różnych wersji. To faktycznie nie jest oczywiste. Tutaj mamy wersję Eugeniusza Kazimierowskiego z 34, Adolfa Kazimierza Chyla z 42, Ludomila Z. Ślędzińskiego z 1954, i to jeszcze nie są wszystkie. Nie ma zupełnie jakby pewnej odpowiedzi, który jest tym najbardziej autentycznym. Wizerunek namalowany przez Kazimierowskiego był sporządzony zgodnie z instrukcjami siostry Faustyny i ojca Sopoćko. Wizerunek ślędzińskiego dostał oficjalną akceptację polskich biskupów. Natomiast wizerunek namalowany przez pana Adolfa Kazimierza Chyle pojawił się w bazylice w Krakowie w łagiewnikach dosyć przypadkowo, i nawet doczekał się. Dysaprobaty Ojca Sopoćko. Przedstawia również najmniejszą wartość artystyczną spośród wszystkich z tych trzech obrazów, ale stał się tym najbardziej popularnym, najprawdopodobniej ze względu na umieszczenie go właśnie w bazylice w łagiewnikach, a więc to jest ten najbardziej znany wizerunek. Tutaj pojawił się również. Problem, kontrowersja, jeśli chodzi o pewną konkurencję pomiędzy najświętszym sercem Pana Jezusa, wizerunkami najświętszego serca, a właśnie Jezusem miłosiernym. Ojciec, co poćko. Pisał, że wizerunek Jezusa Miłosiernego podejmuje, pokazuje ewangeliczną scenę, gdy Pan nasz Jezus Chrystus pokazuje się apostołom po swoim zmartwychwstaniu. Nie ma w tym nic dziwnego, że pokazuje się właśnie taką konkretną scenę opisaną w Piśmie Świętym. Brak widzialnego serca w tym wizerunku wskazuje tylko na różność tych motywów. Nawet nie jest to logiczne wskazane, aby mieszać różnego rodzaju motywy ze sobą. To znaczy, jeśli mamy przedstawienie, na przykład właśnie pana Józefa, który objawia się apostołem w jakimś konkretnym momencie, to wtedy nie należy mieszać tam motywów, które, które nie należą do tego konkretnego, do tej konkretnej sceny. I oczywiście pisze ksiądz Mundas. Całe nabożeństwo całe nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia było zainspirowane nabożeństwem do Najświętszego Serca i zawiera dosłownie ten główny sens nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, czyli to, to miłosierdzie, które jest zawarte w tym sercu. Pojawia się również kontrowersja wokół tego, czy jeden z wizerunków nie miał być jakąś polityczną manifestacją, gdy przedstawia mniej więcej polską flagę wypływającą właśnie z boku pana Jezusa, ale to myślę, że teologicznie nie jest jakiś wielki problem. Można też o tym przeczytać krótko w tym materiale. Dalej jest krótko o święcie Bożego Miłosierdzia, następnie o. Korące do Bożego Miłosierdzia. Tutaj głównym zarzutem były słowa, w których ofiarowane jest bóstwo pana Jezusa. Czy można oferować bóstwo? Pana Jezusa. Tutaj Ojciec Różycki wyjaśnia, że możemy oferować boską osobę Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego boską naturę, jako tą integralną część osoby, która jest połączona z Jego boską osobą. I podobnie również odbywa się to w modlitwie którą anioł przekazał dzieciom w Fatimie. Tam również jest mowa o ofiarowaniu bóstwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ksiądz mundas zwraca również uwagę, że wbrew temu, co często można spotkać je w internecie, dzienniczek nie został umieszczony na indeksie ksiąg zakazanych przez papieża 12. Podany jest również link, który od, jakby w to wskazuje to potwierdza. Wręcz przeciwnie, mamy informację, że pius XII pobłogosławił wizerunek Bożego miłosierdzia 24 czerwca roku 1956. Następnie jest cały duży fragment poświęcony. Tej nocie, która potępia siostrę Faustynę, najpierw spotkanie kongregacji, która planowała nawet dużo bardziej stanowczo potępić tą, te, te objawienia Bożego Miłosierdzia, ostatecznie zostaje opublikowana tylko krótka. Nota, która jest opublikowana z datą 6 marca 1959, i tam jest napisane, że rozpropagowywanie obrazu i pism promujących nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w formie proponowanej przez Siostrę Faustyny jest zakazane. Drugi punkt. Roztopności biskupów jest to pozostawione, czy należy usuwać już wcześniej umieszczone obrazy, które już zostały wystawione do publicznej adoracji. Tutaj ksiądz Edmundas pokazuje, nawet cytuje tekst oryginalny w języku włoskim. Co można powiedzieć a propos, powiedzmy, obrony dzienniczka wobec tej noty? Ksiądz Edmundas pisze. Że ta wersja, która została dostarczona do Rzymu jako pierwsza, faktycznie była bardzo złym tłumaczeniem, bardzo złego odpisu. W tym samym czasie potępiono objawienia Marii Waltorty, a więc widać też, że Rzym miał dużą ostrożność, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju aparycjonizmy, o prywatne objawienia i tutaj bez wątpienia mógł, mogła powstać, powiedzmy, mogła siostra Faustyna trochę wpaść w to złe towarzystwo, to znaczy mogła być postrzegana jako, jako podobna do Marii Waltorty. Głównym powodem, pisze ksiądz Edmundas, pewnie była, było niejasne stanowisko polskiego episkopatu. Ksiądz Edmundas pisze, Wydaje się być dosyć jasnym, że krytyczna edycja dzienniczka i dokładny wgląd w całe dzieło daje wystarczające argumenty do odnowienia tego, czy przywrócenia do łask, powiedzmy, tego kultu Bożego Miłosierdzia i tej noty z 1970 fakt, że to revocation, to to odnowienie, powiedzmy, zostało zrobione na inicjatywę modernistycznego papieża Jana Pawła II nie jest dowodem na to, że to dzieło Bożego Miłosierdzia jest bezpośrednio połączone z jego ideami, właśnie fałszywego miłosierdzia. Oczywiście, że dzisiaj ten kult, to dzieło Bożego Miłosierdzia jest głęboko zmodernizowane w kontekście herezji modernizmu, ale to samo możemy powiedzieć o jakiejkolwiek innej duchowości, czy karmelitańskiej, ignacjańskiej, czy rycerstwa niepokalanej. Tyle jeśli chodzi o opinię księdza Edmundasa Nauiokaitisa na ten temat. Ja przytoczę punkt 160 z dzienniczka, który moim zdaniem jest tym być może najbardziej kontrowersyjnym albo jednym z tych bardziej, najbardziej kontrowersyjnych. To jest ten, który mówi o tej tak w cudzysłowie komunii na rękę. Nie jest to komunia na rękę, bo Siostra jej w ten sposób nie przyjmuje, ale jednak ta komunia dotyka jej dłoni. Punkt 160 z dzienniczka, więc jest to pierwszy piątek. Kiedy się zbliżałam do komunii świętej, kapłan, który mi podawał pana Jezusa, druga hostia uczepiła się rękawa i nie wiedziałam, którą przyjąć. Kiedy się tak chwilę namyślałam, kapłan ten zniecierpliwiony dał ruch ręką, abym przyjęła. Kiedy przyjęłam tę hostię, którą mi podał, druga opadła mi na ręce. Ksiądz poszedł do końca, bo do strady komunikować, a ja trzymałem Pana Jezusa na rękach przez cały ten czas. Kiedy się kapłan zbliżył powtórnie, podałam mu hostię, aby zabrał do kielicha, bo w pierwszej chwili, kiedy przyjęłam Pana Jezusa, to przecież nie mogłam mówić, że drugi upadł, dopiero jak spożyłam. Jednak kiedy miałam hostię w ręku, odczułam taką moc miłości, że przez dzień cały nie mogłam ani nic jeść, ani... Nie mogłam nic ani jeść, ani wrócić do przytomności. hostii usłyszałam te słowa, pragnąłem spocząć na rękach Twoich, nie tylko w sercu Twoim. I nagle w tym momencie ujrzałam małego Jezusa, ale kiedy zbliżył się kapłan, widziałam z powrotem Hostię. Czy można tą scenę zinterpretować jako tylko jakieś mistyczne doświadczenie? No moim zdaniem wydaje się jasne, że siostra Faustyna opisuje realną scenę, która się wydarzyła. Mówi, że później przez cały dzień była pod wielkim tego wrażeniem, że było to taka i taka sytuacja właśnie w trakcie przyjmowania komunii świętej. A więc bez wątpienia jest to fragment, który jest kontrowersyjny i który. Jeśli się dobrze orientuję, to nie ma miejsc, które można by, adekwatnych, analogicznych miejsc u innych świętych. Właśnie to miejsce w dzienniczku, też ksiądz Edmundas nazywa jako naprawdę. Kontrowersyjne. Mówi, że być może należy to rozumieć jako rodzaj wizji. No, jak wspomniałem, byłoby to dosyć zaskakujące. Oznaczałoby to, że należało, siostra czeka tam przy balaskach, po to, żeby kapłan zabrał pana Jezusa i, i co? Zabiera pana Jezusa, ale, ale to tylko wizja? Nie wiem, czy, czy można to w ten sposób wytłumaczyć. Czy taka wizja może się zdarzyć, czy pan nasz Jezus Chrystus może dokonać czegoś takiego, może chcieć, żeby człowiek nie tylko przyjął go do serca, ale również go dotykał go swoją dłonią. Po co? Czy, czy, czy zjednoczenie przez komunię świętą nie jest, nie jest pełne, czy czegoś mu brakuje? Jest to zaskakujące, bardzo zaskakujące i na pewno stawia wiele pytań. Sama treść objawień wydaje się być zupełnie ortodoksyjna, to znaczy zupełnie prawowierna. Treść koronki również jest zupełnie bezpieczna. To, że treści te wykorzystywane są na różne modernistyczne sposoby, no to nic dziwnego i zasadniczo nie kładzie się to cieniem jakoś bardzo na samą rzeczywistość, na same objawienia i nabożeństwo do Bożego miłosierdzia. Kwestia tego wcześniejszego potępienia da się ją wyjaśnić faktycznie najwyraźniej tym złym niedokładnym tekstem, który został jeszcze na dodatek źle przetłumaczony. Pewne, powiedzmy, pewna niepewność biskupów w dużej mierze najwyraźniej jest ona zrozumiała i wydaje się, że żaden z nich nie prezentował takich jasnych, konkretnych teologicznych wątpliwości wobec tych objawień. A jeśli jakieś teologiczne wątpliwości się pojawiały, to wydaje się, że faktycznie można na nie dosyć trafnie i spokojnie odpowiedzieć. Ale jednak, są tam miejsca. Które są wysoce e, wątpliwe. Czy faktycznie e, Pan Bóg dałby. E, na kilkadziesiąt lat przed tym, jak eucharystyczna pobożność zostanie zdewastowana, i jak ogromną rolę w tej dewastacji eucharystycznej pobożności odegra również właśnie zmiana sposobu przyjmowania komunii świętej, przez co ludzie będą podchodzili do najświętszego sakramentu zupełnie bez szacunku. Czy naprawdę na kilkadziesiąt lat przed tym Pan Bóg w swojej mistyczce dawałby. Jakieś mistyczne doświadczenia, bo Pan Bóg dotknął, bo najświętszy sakrament dotknął jej ręki. Dziwne. Być może jest to akurat to konkretne objawienie, jest od złego ducha. Przypominam o tym, co już mówiłem w przypadku świętego Ignacego, który mówił, że praktycznie zawsze, gdy Pan Bóg daje prawdziwe objawienia jakimś mistykom, to zły duch próbuje je zafałszować, to znaczy próbuje dać też swoje, żeby się zmieszały z tymi prawdziwymi. Dlatego też zawsze, nawet w przypadku świętych, trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o jakieś mistyczne doświadczenia i zawsze Kościół z wielką rezerwą do nich podchodzi. Czy jest możliwe, że to akurat jest od złego ducha? No, jest możliwe, ale... Czy możemy to teraz z całą pewnością powiedzieć, że właśnie... To tylko jest na pewno od złego ducha, a coś innego nie jest, no nie mamy w ogóle żadnej pewności. Jest to wszystko takie wysoce wątpliwe. Teoretycznie przecież Pan Bóg w jakimś stopniu mógł całą sprawę, tak jak Ksiądz Edmundas tutaj pisze, że mogło to być, mogła to być po prostu taka wizja. Moim zdaniem dziwna wizja. Moim zdaniem nie ma powodów, żeby Pan Bóg coś takiego mówił. Tak teologicznie jest to takie, takie podejrzane. Dlaczego teologicznie to dotknięcie ręki miałoby być w jakiś sposób czymś więcej? niż przystąpieniem do komunii. Jeśli miałoby tak być, to co to znaczy? Znaczy, że Pan Bóg nie chce normalnie wiernym się oddać całkowicie i komunia jest połowiczna, a, a, na, a jak się dotknie ręki, jak komunia dotknie ręki, to jest coś więcej? I cały Kościół przez wszystkie wieki, przez... Jakby, no, przystępowanie do komunii świętej to, to tak naprawdę tylko połowicznie się jednoczył z Panem Jezusem, i więcej jest wtedy, gdy, gdy ta komunia spadnie mistycznie na rękę. Dziwne to jest. A czy teraz możemy wykluczyć, że inne miejsca też w jakiś sposób są wątpliwe? Nie możemy tego wykluczyć. Dlatego jeszcze raz powtarzam, zawsze należy zachować wielką ostrożność. Moim zdaniem, faktycznie nie ma powodów, żeby stwierdzić, że siostra Faustyna została w całości zwiedziona, że te objawienia. Prawie na pewno pochodzą od złego ducha. Moim zdaniem nie ma powodów, żeby tak mówić. I cała teologia tego Bożego Miłosierdzia wydaje się być w swoim rdzeniu. Nie w tym, co później z nią zrobiono, ale w swoim rdzeniu zupełnie katolicka. Koronka tego Bożego Miłosierdzia też wydaje się być zupełnie katolicka. Ale jednak są tam rzeczy, które wzbudzają bardzo słuszne wątpliwości i które. Sprawiają, że jeszcze raz powtarzam, bardzo trzeba uważać na wszelkiego rodzaju prywatne objawienia. Nie przez przypadek Kościół podchodzi do nich z wielką ostrożnością, a nigdy nie wolno ich traktować jako podstawę swojej pobożności. Jako podstawę naszej pobożności traktujemy to, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał, to, co apostołowie nam przekazali, to, co Kościół przez wszystkie wieki nam przekazywał w swoim niezmiennym nauczaniu, które Przekazuje nam depozyt wiary, to co jest naprawdę nam potrzebne do zbawienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.